Cześć! Witajcie na kanale Slow Polish. W odcinku drugim. Dziś opowiem Wam o jednym z polskich przysmaków i tradycjach, jakie się z nim wiążą. Nie wiem, z jakiego jesteście kraju i jakie lubicie potrawy. Jestem ciekawa, czy kiedykolwiek próbowaliście jakichś polskich potraw lub produktów? Ja mieszkam w Wielkiej Brytanii i z mojego doświadczenia kuchnia polska jest dość popularna. W wielu miastach Wielkiej Brytanii działają polskie restauracje. Jest też mnóstwo sklepów z produktami polskimi. Chociaż można spotkać osoby z różnych krajów kupujące w tych sklepach, kupują w nich jednak głównie. Polacy kochają swoje jedzenie. Jednym z lubianych polskich przysmaków są wędliny. Przysmak oznacza to ulubione jedzenie. Inne podobne słowo o takim znaczeniu to smakołyk. Myślę, że Polacy produkują wysokiej jakości wędliny. Pewnie zdziwicie się, ale niektórzy potrafią sami wyrabiać je w domu. Zaczniemy od kiełbasy. Kiełbasa jest jednym z najbardziej znanych polskich przysmaków. Co my, Polacy, robimy z kiełbasą? Wiele rzeczy. Przyrząd sposobów. Jednym z ulubionych sposobów na przyrządzanie kiełbasy jest jej grillowanie. Uwielbiamy robić grilla i zapraszać przyjaciół i rodzinę. Jest to świetna okazja na spotkanie w przyjemnej atmosferze. Grille często odbywają się na wolnym powietrzu, gdzie rozstawiane są stoły i krzesła. Odbywają się w altanach. Altany to drewniane konstrukcje, które ludzie budują w ogrodzie. Na grillu Polacy kiełbasę, boczek, grillowanego kurczaka lub karkówkę i chleb. Jedzenie mięsa w Polsce jest bardzo popularne. Część ludzi lubi grillować warzywa, a niektórzy nawet owoce. Jakiś czas temu, gdy odwiedzili mnie moi przyjaciele, grillowaliśmy banany z czekoladą i cynamonem. Były pyszne. I jeśli macie ochotę na nietypowy deser, grillowany banan to pyszna i zdrowa opcja. Jeśli nie możecie go ugrillować, możecie po prostu upiec go w piekarniku. Podobno też jest pyszny. Dawno temu popularne było palenie ognisk. To są
płonące kawałki drewna. Ludzie lubili latem palić ogniska, śpiewać, grać na gitarze, tańczyć i piec kiełbasę na drewnianych patykach. Teraz ogniska nie są tak popularne. Zrobienie grilla jest dużo łatwiejsze. Potrzebujesz tylko trochę węgla drzewnego i rozpałki. Grill palony jest w ciągu dnia. Może Wam się to wydawać dziwne, ale ogniska były palone nocą. Ludzie zazwyczaj drewno i gazety jeszcze zanim się ściemniło. Byłoby wtedy trudno wszystko przygotować w ciemności. Podobno tradycja ogniska pochodzi z bardzo odległych czasów. Czasów, kiedy Polska nie była jeszcze krajem chrześcijańskim. Wiąże się z tym ciekawe święto ludowe, które nazywa się sobótkami. Święto ludowe to jest po prostu zwyczaj, czyli tradycja robienia czegoś z danej okazji. W Polsce istniała tradycja palenia sobótek w noc 21 i 22 czerwca, kiedy to kończy się wiosna, a zaczyna się lato. Podobnie z państwa rzymskiego, gdzie nazywały się one Sabatina. Myślę, że tradycja sobótek przyszła do nas właśnie z ziem włoskich. Potwierdza to fakt, że polska nazwa sobótki jest bardzo podobna do włoskiej nazwy Sabatina. Jako dziecko również brałam udział w sobótkach. Była to świetna zabawa. Myślę, że tradycja ta była głównie popularna na wsiach. W miastach trudno jest bezpiecznie palić ogniska. Zwłaszcza, że w Polsce ludzie w miastach mieszkają głównie w bloki to duże budynki, w których znajdują się mieszkania. Oprócz tego, żeby zapalić ognisko, potrzebujesz mieć drewno. W miastach oczywiście nie ma drewna, które nadawałoby się na ognisko. Moi drodzy, to wszystko na dziś. Jeśli interesujecie się językiem polskim, polską kulturą lub po prostu chcecie słuchać interesujących tematów po polsku, zasubskrybujcie ten kanał. Jeśli podobało się Wam dzisiejsze nagranie, polubcie je. Pomagacie mi przez kliknięcie przycisku subskrybuj oraz polub wideo, gdyż dzięki temu mój kanał tym samym zobaczy go więcej osób. Napiszcie w komentarzu poniżej, czy próbowaliście kiedyś polskich produktów. Co smakowało Wam najbardziej? Chciałam przekazać Wam również dobre wieści.
stworzyłam stronę internetową, gdzie będę dodawać tekst z nagrywanych przeze mnie podcastów. W opisie tego wideo zamieszczam linka, gdzie możecie przeczytać treść podcastu i ewentualnie sprawdzić pisownię nieznanych Wam słów. Mam nadzieję, że to ułatwi Wam naukę. Do nowego razu. Pa!